Hej, cześć, witam was moi kochani bardzo serdecznie, z tej strony Fuganko, a to jest Assassin's Creed 4 Black Flag. Na grę czekałem bardzo długo, naprawdę na moim kanale przez trochę się nie pojawiała. Obiecałem, że będzie, mówiłem, że będzie, ale nie spodziewałem się, że tak szybko się pojawi, ponieważ to jest jeszcze stary sprzęt, na starym sprzęcie nagrywam, a okazało się, że na starym pójdzie jednak, czyli na razie nagrywamy na starym, w przyszłości pojawi się, znaczy niedługo praktycznie, na jeszcze lepszym komputerze, więc jeszcze lepsza będzie jakość, więcej w ogóle będzie lepsza oczywiście jakość graficzna. Na początku chciałem pokazać wam menu, bo to jest to, od czego chciałem zacząć, pokazać swoją grę w zupełności. Powiem wam, że to, do czego przypomina mi menu gry, to myślę, że większość z was wie, co mi przypomina. Bo przypomina mi FIFA 14. W FIFA jest praktycznie menu bardzo, praktycznie takie samo. Tyle, że wiadomo, tutaj mamy całkiem inne obrazki. Tam jest bardzo podobne i bardzo fajne jest. Dobrze, moi kochani, to było na tyle z oczywiście menu i teraz widzimy się za chwileczkę w grze. Tu się trzeba wpisać. To nie na dobre. Okej. Assassin. Aha, dobra. A to już tutaj jest tak szybko. Szybko lecimy dalej, gościu. O, wystałem. Leź dalej, biegnij. Assassinem jesteś, ka? Tak. Patrz, ten stoi. Jeden, jakiś bug, bug. I wstajemy i cały czas muszę obrywam. Ja obrywam, nie wy. Dobra, to płyniemy, szybko. Aha, dobra, trzeba prawie wszystko. A dobra, kupuję. Daj szybko, gościu. Ale zamieszanie, totalka. Dobra, trafieni i rozwaleni, tak. O to chodziło. Dobra, bardzo pięknie, bardzo ładnie. Dobra, kontynuujemy dalej, szybko, tutaj idę. Dostali, ale nie rozwaleni, nie na maksa. A! Trafiliśmy tamtych, o tutaj są, tu są. Dobra, trafieni. Rozwaleni? A, jeszcze nie. Silni, dobra. Ach, jeszcze. Taranują. Dobra, to bardzo fajnie wygląda, wam powiem, moi kochani. W Assassin's Creed 3 tak nie było na pewno ciekawie jak tutaj. Oj, rozwaleni, jest. I Assassin. Is it dangerous? Edward? Is it dangerous? Wouldn't pay so nice if it weren't.
sail with the King's Navy, earn a proper wage, sail under gentlemen. Sod the Navy's gentlemen. For every shilling I'd earn, the captain gets 600. That's no way to earn a fortune. We don't need a fortune. It's not about need, Caroline. I want food that don't make me sick. I want walls that hold back the wind. I want a decent life. How long would you be gone with these privateers? A year, I reckon. Two at the most. All right. No more than two. Promise me. Okej. Okay. Dobra, jakaś angielska rozmowa. Czy się jeszcze raz z wersji angielskiej, żeby było jakieś jedno. O. Ła, jak pięknie, pięknie. Ale ciekawe rozmawianie. Ekran. Rich. ABCD to swing. Użyj AWCD, aby płynąć. Można szybciej? A, shifting, tak? O, czym fajnie. O, shifting. Tak jak chciałem. Bardzo fajnie zrobione. O, już mamy pewien pasek życia. No i płyniemy sobie naprzód. Ale spójrzcie na ten wideo, to po prostu jest cudny, cudny naprawdę. Tego mi brakowało, żeby tak aż grając od po tym widzę. O, widzimy, że się ktoś jeszcze uratował. A jednak... Was it good for you as well? Havana. I must get to Havana. Well, I'll just build us another ship, will I? Widzicie te raki? Isn't that the sound you pirates like best? 100 rescues. Keep talking. Z nim jest chyba trochę gorzej. You don't have that gold on you now, do you? So. Bloody fucking pirates! I'm on to you, Snigsby! Dobra, spójrzmy na naszego bohatera. We're off to a bad start. O, mamy mycie. Spacja dam. Skacz. Dobra, schowaj. I gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Taki survival trochę, nie wiem, musimy przetrwać. Możemy się może tutaj spiąć? O, tego mi brakowało. Jam. Okej, dobra. Proszę moi kochani, gra jest bardzo, bardzo ciekawa i na pewno nie będę chciał przegapić jej na moim kanale. Myślę, że taki atrakcyjny gier, jak już mówiłem w poprzednich materiałach, nie można. I ogólnie
Też zauważyliście, że są nowe komentarze pod filmikami. Myślę, że one w pewnym sensie wpłynęły dobrze, ponieważ to jest coś na zasadzie tego, że po prostu YouTube zrobiło to dla nas, youtuberów, trochę w dużym stopniu, ponieważ teraz łatwiej się na pewno komunikować z innymi. To wam powiem szczerze, że to jest łatwiej na pewno się komunikować z wami właśnie. Jeśli ktoś napisze jakiś komentarz, łatwiej jest odpisać. Nawet nie muszę chodzić w filmik, żeby po prostu... Dobra, trochę szybciej. A widzicie, trochę teraz lag złapał. No i można, czy wiadomo, nie mam tego sprzętu nowego, więc też jakieś są troszeczkę... Co jest? Co to było? A możemy skoczyć? Jak ja to lubię. Dobra. Okej. Okay. Gdzie mam iść? O, tutaj widzę, coś w pobliżu jest. U góry mi się wydaje. Dobra, pobiegniemy. Aha, wspina się, tak? No, z tego co sobie... Jeszcze z tego co nie gra w końcu. Widzę, że wspinali się. O! Prawie spadłem. Okej, dobra. Idziemy, gdzie idziemy? Tam mam iść? Mam spiąć. Czy się wrócić? Bardzo fajny początek, taki bardzo właśnie wprowadzający, że mamy okazję tutaj zobaczyć, rozejrzeć się po grze. Drogi. Mamy już możliwość po prostu wypróbować tego, jak to działa, jak przynieśli to deweloperzy z trójki na czwórkę. Poskoczę? A, tutaj się zapyta. Okej. I wspinamy się jeszcze bardziej, jeszcze wyżej. I jesteśmy już tutaj. Nie, to jest tutaj? Tak, to jest tutaj. O, widzę orła. Z tego względu, że... Właśnie w trójce zawsze było właśnie podobne. O! Nie wiem, czy to jest orzeł? Orzeł chyba. Okej. Synchronizm. Synchronizowano. Ale piękny, zobaczcie, po prostu tak mi się podoba, jestem taki prosty na te widoki. Niektórzy tego nie doceniają, no. Ja tak najbardziej inaczej. I... Rozumiem. Ogólnie będę starał się jakieś historie wam opowiadać, grając w Assassina, żeby to nie było nudne. No bo w dzisiejszym odcinku, takim początkowym, wstępie dopiero, nie będę nic mówił, wiadomo, nie będę opowiadał o Assassinie, jakichś tam, wiadomo, ciekawych historii. Gdzie? Warto iść? Nie, nie warto. Przecież mogło tam być złoto. Trochę myślę, taki bóg, znaczy nie wiem, czy to... Czy jak, mimo, że wzięliśmy już kasę za skrzyni, to no, ta kasa jeszcze tam jest. O, tu możemy wziąć. Kasę pozbieramy, zbiera strony
Nie, to są góry. Nie, to się pomyliłem, to są góry. Dobrze, szłam. We could work together on this. Widzicie małpę? To 88 R. Nie wiem, czy to korony? Załóżmy, że złotko. Dobra. I teraz musimy zdobyć kolejną synchronizację. Musimy kolejną synchronizację zrobić. Zobaczcie na ten piękny film. Okej. A słoneczko, pięknie, bardzo fajnie. I... Okej, synchronizuję. A dopiero jak będzie mi pięknie gra działa, jak ładnie chodzić będzie, gdy będę już miał ten nowy sprzęt. Lepszy sprzęt. Gdzie, skaczemy tutaj? Gdzie? Oje, oh yeah. O, jak w snajperze, pod efekt wody. Ja to zawsze mam obawy, że on sobie kręgosłup złapie, naprawdę. What the? Goń! Gościu! To taki kryzys dzisiaj FPS. Goń go! No nie! Nie może uciec! Już prawie nie uciekł. Nie. Ale bardzo fajne. Nie, postrzeli mnie, co? Postrzeli? Senor Duncan Walpole, I accept your most generous offer and await your arrival with eagerness. We have the means to reward you handsomely. I will not know your face by sight. I believe I can recognize the costume of infamous by your secret order. Therefore, come to Havana. Trust that you shall be welcomed as a brother. Su más humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala.
No i wreszcie wyglądamy jak prawdziwy asasin. Let's collect your reward. Od początku gry już asasina jest takim konkretnym, hardcore'owym, fajnym. Cóż. Gdzie na mapce? Na minimapce. To tam za nami był spory kawał po prostu. Sporo było różnych skrzyń z różnymi drobiazgami. Mogliśmy to otworzyć, ale... Tu jest skrzynia gdzieś. Nie nad nami może? Chyba tak. Czy nie świeci na... That school will do me just fine. Farmi. Tu jest jakiś obcy teren, tak? Aha, tutaj jest, dobra. To jest orzełek, bo właśnie synchronizacja tam jest. Dalej, gościu, nie ogarniasz. I wchodzimy tędy. O, tam jest statek jakiś. Wrogi, z tego co widzę. Wręcz na pewno. I co? Ale narobione. O nie! Ja bym się bał. To jest pirat się nie boję, to już jak wiem. I skok. Wow! Myślałem, że już doskoczył do brzegu i się zabije, ale jednak. Moi kochani, ja się z wami żegnam. W dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Assassin's Creed 4, no tego nie mogę przekazać, na pewno to musiało być na moim kanale. I właśnie to zrobiłem. Ja słyszę jakieś głosy. W dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Pa, pa.